13 grudnia 2023 roku. W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego władzę w Polsce przejmuje koalicja, na której czele stoi Donald Tusk. Wprowadziła dziś o północy stan wojenny. Data ta okaże się symboliczna. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media. Co to było? Jeszcze raz dziękuję, Polsko. Naprawdę piękny dzień. Olbrzymie siły policji użyte do zablokowania legalnych władz mediów publicznych. Proszę wypuścić naszych posłów. Ale proszę wypuścić naszych posłów. Brutalne traktowanie parlamentarzystów i dziennikarzy. Kto panu wydał rozkaz, żeby tu stać? Zarządca budynku wydał panu rozkaz, żeby tu stać? Cały projekt, który tutaj prowadzicie, to jest to, żeby umożliwić bezprawną transmisję o 19:30, czyli za 4 minuty. O to chodzi, żeby przeczekać. Czemu pan powiedział, żeby nie wpuszczać nikogo? Bezprawnie okupujecie telewizję. Te szokujące sceny rozegrały się po tym, jak koalicja 13 grudnia, łamiąc prawo, zaczęła przejmować media publiczne. No, jedynie to, że usunęła w ostatnim momencie rękę, prawdopodobnie ta ręka by została złamana. Po 1989 roku w Polsce nie było tak brutalnego ingerowania polityków po prostu w sferę mediów publicznych. Nie dajmy się oszukać, że po prostu kiedykolwiek, jakakolwiek inna władza, czy to był PiS, czy wcześniej nawet SLD, po prostu w taki sposób ingerowało właśnie w tę materię. Wszystko zaczyna się 19 grudnia 2023 roku. Koalicja 13 grudnia składa w Sejmie projekt uchwały w sprawie mediów publicznych. Wzywa w niej organy państwa do podjęcia bliżej nieokreślonych działań naprawczych w TVP, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej. Uchwała jest opinią Sejmu w jakiejś sprawie. Uchwała jest apelem Sejmu, który Sejm może skierować, natomiast ona nie rodzi takich skutków prawnych, jakie rodzą ustawy. Zmieniać w mediach publicznych można bardzo wiele i zrobić to można po prostu legalnie, w prosty sposób, zmieniając ustawę, czyli musi ją zaaprobować Sejm, Senat i podpisać prezydent. Koniec, kropka. Uchwała jest wstępem do przejęcia kontroli nad mediami przez koalicję 13 grudnia. Protestują przeciwko temu liczni dziennikarze i politycy opozycji. Wejść przez bramki dalej. Także wyjmujemy legitymację poselską. Gromadzą się w gmachach telewizji publicznej. Mamy hierarchię aktów prawnych, czyli konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia. Nie ma mowy o uchwałach, na mocy których można zmieniać na przykład zarządy mediów publicznych. My nie będziemy dyktowali, i tak rozumiem ideę tej uchwały, ministrowi Sienkiewiczowi, jak ma tę uchwałę interpretować. My nie będziemy mówić, a to w związku z tym oznacza, że musisz zmienić tego lub tamtego, albo zrobić w mediach to i tamto. Zobligowali do jakiegoś działania, nie wiadomo jakiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I to, że zobligowali, to jest inna rzecz, natomiast to, że Hołownia mówi, że to nie ma podstaw prawnych i to jest tylko opinia, a jednak od niego czegoś oczekują, a po drugie oczekują tego od kogoś, kto w 2014 roku dopuści się już jednak zamachu na niezależne media. Skierował tam będące pod jego kontrolą ABW po to, żeby spacyfikować wydawnictwo Wprost i redakcję Wprost i dokonać zaboru mienia redakcji Wprost. Więc dzisiaj się możemy spodziewać wszystkiego. Ci ludzie są gotowi na wszystko. Donald Tusk wielokrotnie i jego współpracownicy polityczni sygnalizowali, że rozprawią się z mediami publicznymi, które zaczęły być zbyt krytyczne wobec nich, bo jako siły politycznej. Obiecywali to na wszystkich wiecach. Po wygranych wyborach i po utworzeniu rządu, nowego rządu, będziemy potrzebowali dokładnie 24 godziny, żeby telewizja pisowska rządowa zamieniła się znowu publiczną. Ja jestem absolutnie za opcją zero. Jeżeli dojdziemy do władzy, to TVP Info zlikwidujemy. Trzeba wszystko zlikwidować,
tak powiem wprost, wyrzucić wszystkich, którzy tam pracują. Nie będę ujawniał szczegółów recepty, jaką przygotowaliśmy. Nie będziemy potrzebowali ustawy, nie będziemy potrzebowali zgody prezydenta Dudy. Mamy mechanizmy prawne, które z dnia na dzień przywrócą kontrolę społeczną telewizji publicznej. Spotykali się z entuzjazmem ich elektoratu, który w stosunku do linii programowej mediów publicznych wytworzył w sobie emocje bardzo negatywne, by nie powiedzieć nawet nienawistne. I doszedł do wniosku, że on tę obietnicę w miarę pierwszej kolejności musi spełnić i że to musi zrobić jeszcze przed świętami. Obiecywał nawet prezent na święta dla tego swojego wytworzonego przez siebie nienawistnego elektoratu. Stąd ta determinacja. Koalicja 13 grudnia, mimo sprzeciwu opozycji, w ekspresowym tempie przegłosowuje uchwałę w sprawie mediów publicznych. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości? Kto z państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Sejm podjął uchwałę w sprawie... Natychmiast po przyjęciu uchwały nocą minister kultury podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz przystępuje do zmiany władz w mediach publicznych. Sprzeciwiamy się domknięciu systemu, temu, żeby Telewizja Polska stała się TVN BIS. Zostajemy do rana. Ja nie myślałam, jak walczyłam z komuną, że będę musiała jako posłanka wiele lat później siedzieć i bronić wolności słowa. Ja wiem, że nasi przeciwnicy uważają, że dobry obywatel to jest obywatel źle poinformowany. My, tak jak w wielu demokracjach świata, wszystkich tych najważniejszych, uważam dokładnie odwrotnie. No ale dzisiaj jest także szerszy kontekst tej obrony. Bo obrona polskiej demokracji to jest po prostu także dzisiaj obrona polskiej niepodległości. No wiadomo, co dzieje się w Unii Europejskiej, że są plany tak naprawdę niemiecko-francuskie, zmierzające do tego, żeby Europę scentralizować, a państwa, szczególnie te, które mogą zagrażać tej dominacji, w gruncie rzeczy pozbawić niepodległości i to tak dalece, że w tej ogóle będzie trudno mówić o istnieniu państwa. Panie prezesie, jest taki moment, że tak wyraźnie widać, że po jednej stronie prawda, po drugiej fałsz, po jednej stronie prawo, po drugiej bezprawie. I doprowadziliśmy do sytuacji, w której wzięcie tej instytucji jest możliwe tylko przez złamanie prawa. Więc bardzo dziękuję za obecność pana prezesa i wszystkie pani posłanki i panów posłów, bo bez was byśmy nic nie mogli zrobić. I to, co się dokonuje teraz, no, to będzie niechlubna karta w historii Polski. Próba zdobycia mediów publicznych przez jedną opcję. Nie dopuścimy. Tam musiałaby być próba zdobycia siłą, więc to jeszcze jest dodatkowa kwalifikacja. No, bardzo, bardzo poważna i mam nadzieję, że jeśli do tego dojdzie, to będzie to kiedyś rozliczone przed odpowiednim trybunałem. I to bardzo surowo. Protestujący zostają w gmachu TVP. Przedstawiciele mediów sprzyjających koalicji 13 grudnia próbowali wejść do siedziby TVP. Wśród nich Wojciech Czuchnowski, dziennikarz Gazety Wyborczej. Co tu jest? Spokojnie. Dobrze. Następnego dnia, jeszcze przed południem, TVP nadaje swój program. Jest komunikat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister tego resortu twierdzi, że odwołał
zarządy spółek medialnych Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej i Polskiego Radia, a także ich rady nadzorcze, powołując nową radę nadzorczą, które powołały z kolei nowe zarządy spółek. Taki komunikat dzisiaj pojawił się na stronie, oficjalnej stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiaj nastąpiło coś, czego przez lata w ogóle nie doświadczyliśmy, a mianowicie ktoś nagle zadecydował poza nami, zadecydował o tym, co ma być na antenie, a raczej czego ma nie być, czyli wiadomości Teleekspresu, prawda, czy nawet tych wiadomości o 12. Minister Sienkiewicz, który łamiąc prawo postanowił postanowił naganem wprowadzić własny porządek do mediów, właśnie. Własny porządek do mediów właśnie. Zamiast programu otrzymaliśmy zapętlone logo Jedynki. Też redaktor Borecki próbował wykorzystać taką sytuację, że program rolny mógł być nadawany właśnie w takim czasie i chciał nawet przekazać coś wszystkim widzom, ale został dosłownie po kilkunastu sekundach wyłączony i znowu zostało zapętlone logo Jedynki. Rozpoczynamy specjalne wydanie wiadomości. Wiadomości, które będą nadawać do samego końca, dokładnie o godzinie 11.18. Z niewiadomych nam przyczyn został wyłączony sygnał TVP Info. Wiadomości miały rozpocząć się również punktualnie o godzinie 12. Również nie rozpoczęły się normalnie. No, tego jeszcze w polskiej historii nie było. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media. Tak się złożyło, że ja wtedy właśnie miałem swój program, a moim gościem miał być prezes IPN-u Karol Nawrocki. I spotkaliśmy się na Placu Powstańców, a to okazało się, że jest zamknięte wejście do telewizji, że tłumy jakieś, policji, ochroniarze, jakieś kordony, jakby tutaj nieprawdopodobna sprawa się działa, jakaś walka z jakimiś oddziałami terrorystów, tak to wyglądało. Oczywiście programu nie było. W sposób bezprawny zostały tu wprowadzone osoby, w jaki sposób my nie wiemy, osoby, które nie powinny tutaj przebywać, prawda, i mianować się właśnie czy nowym zarządem, czy też właśnie tu przyszedł pan, który mianował się też, czy przedstawiał się jako przewodniczący Rady Nadzorczej. Na jakie podstawy? Parlamentarzy, podstawę prawną. Proszę podstawę prawną. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy. Proszę pana, tu działa ustawa szczegółowa, więc pan jest tu nieprawnie. Czy mogę państwu pomóc? Ja myślę, że po prostu pomóc tym, żeby opuścić budynek. Nie zamierzam, bardzo mi przykro, będę zobowiązany, jeśli państwo to zrobicie. Absolutnie, pan nie ma tutaj żadnego umocowania. Niech pan się wyjaśni, kim pan jest, jakim tytułem pan tutaj wszedł. Mówię, pytają pana posłowie. Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Proszę pana, to wie pan. Jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej, nazywam się Piotr Zembła. Wszystko. Proszę pana, proszę pokazać, na jakiej podstawie pan wszedł tutaj. Zostałem. Czyli członkiem Rady Nadzorczej przez ministra. Ale może pan pokazać tę uchwałę? Na jakiej podstawie pan przyszedł tutaj? Bo na razie to są pana słowa. Na podstawie tejże. Ale wie pan, to są tylko słowa. To są słowa. Może pan przyjść i powiedzieć, że wie pan, pan tu jest głównym reżyserem filmu akcji. Zadzwońcie państwo policji, jeżeli uważacie, że jestem tu bezprawnie. To mogę państwu doradzić. Wszedł pan drogą taką, jak Jaruzelski zamykał wolne media. To była demonstracja tego, że nowa władza może wszystko i będzie to robiła przemocą, nie licząc się z prawem, obyczajem, interesem wspólnym, czymś takim, dobro narodowe czy państwo jako takie. Podczas interwencji poselskiej pod gabinetem prezesa TVP doszło do użycia siły. Ucierpiała posłanka Joanna Borowiak. Pan nie robi. Ten pan użył przemocy, co pan mówił, przepychał nas. Po kilkunastu minutach policja wyprowadza mężczyznę, który zaatakował poseł Borowiak. Pokaż
Pokaż się, bandyto jeden. Jak jest? Pokaż się. Z pokoju prezesa TVP w tym samym momencie wychodzą. Pokaż się, bandyto jeden. Tomasz Sygut, powołany w wyniku decyzji rządzących na prezesa TVP. Daniel Gorgosz, obecny likwidator TVP. Następnego dnia posłowie opozycji bez skutku próbują na forum Sejmu poruszyć sprawę bezprawnego przejęcia mediów. Premierze Donaldzie Tusku, proszę mi odpowiedzieć, a nie dziękować. Kobieta do pana. Kobieta. Stanie pan w mojej obronie. Dzisiaj wyjdzie pan na mównicę, będzie pan mi bronił. Panie ministrze, pana zbiry wczoraj zrobiły krzywdę pani poseł. Co pan powie? Panie ministrze, pana zbiry zrobiły krzywdę pani poseł. Gratuluję obrony kobiet. Widzimy, co się stało. Koalicja 13 grudnia i to nie są żarty. Tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji historycznej, w której Polska nie była. Dla mnie osobiście to tak jakby wróciła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, kiedy siłą przejmuje się telewizję, media. Dlaczego? Przecież to wszystko było ukartowane. Szanowni Państwo, kiedy my zobaczymy, że dzisiaj rano został przyjęty w Brukseli pakt migracyjny, że dzisiaj robi się całe zamieszanie i sąd wydaje wyrok w stosunku do ministra Kamińskiego, ministra Wąsika i przejęcie mediów w tym dniu, wszystko odwrócenie, żeby Polacy nie znali prawdy. No to była naga przemoc, czegoś takiego nikomu do głowy nie przyszło, że coś takiego jest możliwe. Ja nie miałem żadnych złudzeń co do tej władzy, ale jednak nie przyszło mi do głowy, że oni się tak daleko posuną. No zachowali się jak najeźdźcy w obcym kraju, czy jak w trakcie zamachu stanu. Prawda? To był taki zamach stanu, że tutaj przejmujemy ośrodki kontrolne, przejmujemy telewizję. No to jest taki jeden z takich elementarza zamachowca stanu. No i oni to zrobili. To wszystko, co się stało, czyli na przykład notariusz, który przyjmuje nowe rozwiązania podstawiane mu przez rzekome walne zgromadzenie, które tak naprawdę nie może działać bez zmiany ustawy. To jest jakiś absolutny skandal i to przejdzie też do historii polskiego notariatu również. Akty notarialne w tej sprawie noszą daty 19 grudnia 2023 roku. Ponieważ w aktach notarialnych powoływano się na przyjętą przez koalicję 13 grudnia uchwałę Sejmu, musiałyby powstać dopiero po jej przegłosowaniu, czyli po godzinie 22.13, a więc w niecałe dwie godziny. Każdy, kto był w kancelarii notarialnej, wie, jak długo zajmuje taka procedura. Przede wszystkim taki akt musi być odczytany przez notariusza, musi być przyjęty, musi być podpisany, musi być przygotowany, sporządzony. Więc ta procedura oczywiście zajmuje troszeczkę czasu. I to, co ujawnili dziennikarze, pan redaktor Dobski, jako pierwszy zwrócił uwagę na to, że po prostu fizycznie jest to niemożliwe, żeby te akty notarialne były sporządzane, to jednak nawet nie trzeba być jakimś specjalistą, żeby stwierdzić, że fizycznie po prostu to było niemożliwe. W procedurze uczestniczył Bartłomiej Sienkiewicz jako minister nadzorujący media. Nie śpieszył się na spotkanie z notariuszem, by akty notarialne mogły powstać przed północą. Notariusz ma zawsze obowiązek w świetle prawa o notariacie, możliwość odmowy dokonania czynności notarialnych w przypadku, kiedy one są po prostu sprzeczne z prawem. W mojej ocenie taka sprzeczność była oczywista w świetle ustawy o Radzie Mediów Narodowych i ustawy o radiofonii i telewizji, która obowiązywała i wskazywała, że zmiany w organach mediów publicznych są uzależnione od woli członków Rady Mediów Narodowych.
Pani notariusz, która sporządzała te akty, usłyszała już prokuratorskie zarzuty. Podejrzewam, że to daje dość jasny sygnał, który pozwala na uznanie, że po prostu przy sporządzaniu tych aktów prawnych doszło do nieprawidłowości, które prokuratura uznała za przestępstwo. Interwencje posłów opozycji trwają także po wyłączeniu sygnału TVP. Dyżurują w siedzibie TVP przy Woronicza, w TAI i w PAP. Pani nie wie, dlaczego zostały wyłączone rozgłośnie też regionalne. Mieszkańcy dzwonią do nas, do posłów, pytają, czemu też nie ma tych dzienników typu Kronika o 18.30, czyli takich programów neutralnych. Zupełnie nie mam pojęcia. Mało tego, sama zostałam zaskoczona jako dyrektor biura programowego, czyli odpowiedzialna za anteny główne, że nagle zmienia się program właśnie w jedynce bez porozumienia z redaktorem naczelnym, czyli właśnie ze mną. Zupełnie nie wiem, co się dzieje. Nagle o 12 mamy zapętlone logo jedynki i widzowie zamiast programów, które mają codziennie zaplanowane i na które czekają, otrzymują 10 minut zapętlonego loga jedynki, tak? No to naprawdę przypomina stan wojenny akurat. Wyłączenie sygnału i to ten brak wiadomości co wieczornych. Pamiętamy to doskonale z 13 grudnia 1981 roku. W budynkach TVP pojawiają się policjanci. Uniemożliwiają posłom przeprowadzenie interwencji poselskich w TVP. Jestem posłem. Proszę wypuścić naszych posłów. Siły policyjne od tej strony blokują wejście. Tu przychodzą kolejni policjanci. Zwróćcie uwagę, jak wiele jest tutaj policji w tej chwili. To jest już kilkadziesiąt osób, a to jest tylko jedna ściana budynku. Z drugiej strony policji jest jeszcze więcej. Posłowie opozycji i ówczesny wicedyrektor TVP Info próbują wejść do pomieszczeń, z których miał być nadawany o godzinie 19.30 specjalny komunikat zamiast wiadomości. Z nami pracownik Telewizji Polskiej. Proszę otworzyć drzwi. Proszę otworzyć drzwi. Michał. Dzień dobry. Ja muszę wejść tutaj do pracy. Zablokowane w systemie. Tak? To jak panowie tu weszli? Ale z kim jeszcze raz? Z ochroną telewizji, proszę się kontaktować. Bezprawnie okupujecie telewizję. Nie wpuszczacie pana mandatu. Otwórzcie drzwi. Jeszcze tyłem pan polecenie stoi. Proszę o wylegitymowanie się. Posła. Proszę o wylegitymowanie się panów. Dlaczego stoicie tyłem? Szanowni państwo, podobno w jednym z biur w telewizji publicznej przygotowują alternatywne wiadomości. Idziemy to sprawdzić. Dzień dobry. Dzień dobry. A co panowie tu robicie? Przychodzimy. Tak, bardzo nam miło. Kontrola poselska. A panowie na jakichś umowach jesteście? U znajomych. To co pan nazywa? A to jest... Pan nie zna? Ale ma pan jakąś umowę na TVP tutaj na pracę? Nazywam Paweł Puska. Dzień dobry. I co pan robi w telewizji publicznej? Pan Puska. A, to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że w ciągu ostatnich lat też pan był wiernym fanem. Oczywiście. Wspaniale. Oczywiście. No dobrze. Bardzo dziękuję, panie pośle. Do widzenia. Bardzo miło nam było. A coś już nagraliście państwo? Możemy coś obejrzeć? Jakieś materiały dobre? Nie, my tak państwa nie zostawimy. Ale ma pan jakąś umowę już, czy pan na razie tak jako wolontariat to nagrywa? Tak. U znajomych pan jest, a kogo pan tu zna? No, dzień dobry, jestem dziennikarzem, jestem pracownikiem tutaj. Jak idzie realizacja faktów po faktach? Proszę wyjść. Jak idzie realizacja faktów po faktach? Proszę wyjść, bo wezmę ochronę. Proszę mnie nie dotykać. Proszę mnie nie dotykać. Proszę mnie nie dotykać. Pan tutaj nie pracuje. Tutaj pilnowana jest emisja
nowego przekazu, przekazu nadzorowanego przez pracowników TVN, tak zwanych szamanów Zwierdniczej, i jest pilnie strzeżona przez policję. Za chwilę zobaczymy. Zapraszamy serdecznie. Nie wpuszczajcie tam tutaj nikogo. Dlaczego? Dlaczego mamy nie wpuszczać? Może mi pan powiedzieć, dlaczego parlamentarzyści nie mogą być wpuszczeni? Słyszałem, przepraszam panie. Słyszałem, rozmawiam przez stację. Ale czemu pan powiedział, żeby nie wpuszczać nikogo? Osób nieuprawnionych, proszę państwa. A to są osoby uprawnione, to są parlamentarzyści. Ale zobaczcie, ilu mamy panów policji. My naprawdę nie mamy nikogo. Słuchajcie, nas tutaj jest 5 razy mniej. Ale zobaczcie, ilu ludzie się nie mieszczą, ludzie się nie mieszczą. Funkcjonariusze policji nie mieszczą się. Przeciwko kobietom. Czy drzwi są otwarte? Zamknięte są. No to, drzwi są zamknięte. Tak, czyli chronicie zamkniętych drzwi. No to może spróbujemy, czy są zamknięte. Proszę puścić posłanki, bo przecież to chyba nie jest. Tak jest, tak jest. My jako parlamentarzyści możemy wejść. Dokładnie tak, pani. Proszę natychmiast, tak. Dokładnie tak, pani. Proszę. Zamknięte, po co pan mi tu tym brzuchem? Ale pani, no co to jest? Ale proszę teraz, pani poseł. Robi pan schudnie trochę. Podnieś ręce do góry. Pani, ale ja mam tutaj broń. Pan pilnuje. Nie sięgam po broń. Nie, nie, nie. Nie pozwala nam wykonywać mandatu posła. I cały projekt, który tutaj prowadzicie, to jest to, żeby umożliwić bezprawną transmisję o 19:30, czyli za 4 minuty. O to chodzi, żeby przeczekać. Nie ma. Panowie policjanci, naprawdę, kierować. Po co wy sobie dajecie tak kierować jak marionetkami? I w tej chwili nie pozwalacie posłom wykonywać własnych zadań, bo ktoś wam rozkazał. Jakie to są rozkazy? Przecież tam trzeba wejść, dlatego że tam jest łamane prawo. I wy wiecie o tym dobrze, że tam jest łamane prawo. Tak jest. Myślicie, że co? Wiem, że jest kupa tutaj porządnych ludzi wśród policjantów. To zachowujcie się porządnie w końcu. Zachowujcie się jak ludzie. Przecież to jest bandyterka to, co się dzieje, rozumiecie? To jest bandyterka! Przepraszam, kim pan jest? Możemy porozmawiać? Nie możemy. A w jakiej roli pan tutaj jest? Jestem z ochrony. Z ochrony... Z ochrony Solidu. To nie wie pan, co tam się dzieje na górze? Tam jest łamane prawo, tam są parlamentarzyści, którzy nie mogą wejść. Może pan nam otworzyć drzwi? Nie mogę. Dlaczego? Takie jest polecenie administracji obiektu. Kto jest tutaj administratorem tego obiektu? Tam są przedstawiciele na górze, proszę tam pytać. Ale czyi przedstawiciele? Działu bezpieczeństwa TVP. To dlaczego tutaj nie zejdą, skoro się coś dzieje? Ja nie wiem, proszę mnie o to nie pytać. Może pan się przedstawić? My realizujemy usługę ochrony i stąd tutaj nasza obecność. A może pan się przedstawić? Skoczyk Tomasz. Wszelkie prawa, kto wchodzi na teren infrastruktury krytycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określa administrator obiektu. Który nie przychodzi do nas, mimo że od 3 godzin wpuszczacie nas w maliny i mówicie nam, że zaraz do nas przyjdzie administrator obiektu. Przepraszam, ale ja rozumiem, że pan jest w trudnej sytuacji, bo jest pan zmuszony do tego, żeby nas okłamywać nieustannie. I bardzo, od 3 godzin dostajecie tą informację. My apelujemy o to, żebyście jako funkcjonariusze policji podjęli działania, które do tego doprowadzą. Bo tu jest łamane prawo i powinniście zainterweniować. I również umożliwić nam, jako parlamentarzystom, sprawowanie naszego mandatu. Dobrze. W związku z tym wcześniej tłumaczyłem, jakie są zasady wejścia na teren obiektu infrastruktury krytycznej. No i ja nie zmienię prawa. To proszę tutaj przeprowadzić interwencję, żeby ten administrator się tu pojawił. Jak chroni bandytów, którzy nadają oko po kamery. Za tymi drzwiami. Dzień dobry Państwu. Jak Państwo z pewnością zauważyli, zaszły pewne zmiany, więc mają Państwo prawo oczekiwać wyjaśnień. Od jutra wiadomości będą Państwu prezentowały fotografie świata i dnia z wszystkim, co przyniesie. Fotografie, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Zamiast propagandowej zupy chcę Państwu zaproponować czystą wodę. Dziś nie będzie wiadomości,
ale jutro podamy Państwu informacyjny program Telewizji Polskiej. Niezawodnie o 19.30. Nazywam się Marek Czyż. Serdecznie zapraszam. No bełko. Nie no bełko. Smaku. Pod osłoną policji do siedziby TVP wprowadzono dziennikarzy, którzy podjęli się współpracy w tworzeniu nowego programu informacyjnego. Emitowany od 1989 roku program Wiadomości zastąpiono nazwą 19.30. W redakcji 19.30 pojawiła się Magdalena H. Kiedy doszło do puczu, pojawili się korespondenci zagraniczni, bodajże telewizja niemiecka, bodajże duńska. Wśród nich pojawiła się także Magdalena H., przedstawiająca się jako Euronews. I w ten sposób przedostała się, wkręciła się bardzo blisko wydarzeń. Magdalena H. for Euronews from Warsaw. Partnerem Magdaleny H. był Pablo González, podający się za dziennikarza. W 2022 roku, zaraz po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Pablo González został zatrzymany przez polskie służby pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Jego partnerka, Magdalena H., usłyszała zarzut pomocnictwa w szpiegostwie. Mimo to do niedawna brylowała w zagranicznych mediach. Polskie służby aresztowały szpiega rosyjskiego, który pełnił, działał pod przykrywką dziennikarza hiszpańskiego i został absolutnie broniony zgodnym chórem przez cały ten salon intelektualny, establishment intelektualny, ośrodki opiniotwórcze i oczywiście opozycję, która obecnie sprawuje władzę. I okazało się, że polskie służby miały, Polska miała absolutną rację, to był ważny szpieg, ponieważ Putin osobiście zabiegał, żeby go wymienić. Partner Magdaleny H., rosyjski szpieg witany był przez prezydenta Rosji Władimira Putina. I to, że ta właśnie partnerka tego szpiega, ważnego szpiega, bronionego przez obecnie rządzących wówczas opozycję i całą ich zaplecze intelektualnie, wchodzi triumfalnie, podbija polskie media, no naprawdę publiczne, polskie media publiczne powinno dawać do myślenia. Ten SMS przyszedł no właśnie godzinę po, przyjęciu Telewizji Polskiej, godzinę po zerwaniu transmisji od Magdaleny H., która podała, jak się nazywa, gdzie pracuje i że chciałaby nagrać materiał, chciałaby nagrać wypowiedź dotyczącą całej sprawy. Nie wzbudziło to moich podejrzeń, szczególnie, że później się wylegitymowała, że pracuje rzeczywiście w Euronews. Magdalena H. pojawiła się także w siedzibie TAI na Placu Powstańców. Pewnego razu w salce konferencyjnej, gdzie dyżurowali posłowie, jej operator zostawił kamerę na statywie. Operatorzy mówią, że tak kamery się nie zostawia, bo ktoś może ją trącić, kamera może spaść i się uszkodzić. Ktoś zwrócił na to uwagę i interweniowałem, wyprosiłem ich stamtąd. Ale to pytanie, po co tam ta kamera była, jest tym bardziej zasadne, kiedy teraz już wiemy, że Magdalena H. jest podejrzana o pomocnictwo w szpiegostwie na rzecz GRU. Niepokojące jest też to i myślę, że warte w przyszłości do wyjaśnienia rola służb, które wiedziały i w tym wypadku albo nie poinformowały, albo wręcz przeciwnie, uczestniczyły aktywnie w całej operacji. I to, że właśnie Magdalena H. znalazła się w tym bardzo wąskim gronie dziennikarzy, którzy rejestrowali uruchomienie nowej, wspaniałej telewizji pod bardzo ścisłą kontrolą również władz, bo policja była wszędzie na Woronicza, to też wiele mówi, wiele tłumaczy i w tym wypadku mówimy o obecności osoby z zarzutami agenturalnymi w jądrze ciemności, w jądrze po prostu Telewizji Polskiej przejętej siłowo przez władzę. W publikacjach można przeczytać, że Rubcow Vel González dysponował urządzeniem, które wyglądało jak ładowarka do telefonu, które jednak zgrywało z telefonów wszelkie informacje. Można zadać pytanie, czy Magdalena H., będąc w telewizji,
nie dysponowała tym właśnie urządzeniem, albo takim urządzeniem, żeby posłowie, dziennikarze mogli się podładować. Komórka emisji w gmachu TVP na Woronicza to miejsce szczególnie chronione. Przejęcie kontroli nad nią nie byłoby możliwe bez pomocy z wewnątrz. To jest zastanawiające, ponieważ do emisji, czyli tam, gdzie są zestawy emisyjne, tam jest bardzo trudne dojście. Tam naprawdę trzeba mieć dostęp, ponieważ to miejsce jest chronione. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby, nie wiem, służby jakiegoś obcego państwa zastosowały taki mechanizm. Czyli nasz naród byłby pozbawiony podstawowego kanału informacyjnego, jakim jest jedynka. Bo jedynka w sytuacjach zagrożenia stanowi taką antenę, która informuje o działaniach rządu, władz państwa. Politycy opozycji domagają się przywrócenia legalnego prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza. Ma w każdej chwili prawo zająć ten gabinet i podjąć czynności kierownicze w stosunku do całej telewizji publicznej. Te zamknięte drzwi to są drzwi do prawdy, a są zamknięte dlatego, że ta formacja, która posługuje się jako metodą rządzenia, manipulacją wobec zwykłych obywateli i bardzo daleko idącą współpracą, ustępliwością wobec różnych grup nacisku, w tym także grup zewnętrznych, czy w ogóle państw zewnętrznych. Politycy opozycji podejmują interwencję poselską również na terenie Polskiej Agencji Prasowej. Grupa ochroniarzy w nocy o godzinie 3 weszła do Polskiej Agencji Prasowej. Proszę nie stać mi na drodze. Idę, proszę ustąpić mi miejsce. Albo wyjść ze mną. To proszę nie przejść mi z drogi, ja nie będę w panu. Rzeczywiście domagaliśmy się od tych osób przedstawienia umocowania. Bardzo tego unikali, ale coraz bardziej się nadmuchali. Nagle jedna z tych pań mecenas tutaj bardzo pilnie, szybko zbiegła na dół. Okazało się, że trzech mężczyzn tutaj przyszłość z nią przywitać. Ona zorientowała się, że my to widzimy, więc z nimi szybko starała się wejść. To byli jacyś mężczyźni z bronią. Na nasze pytania powiedzieli, że nie są z żadnych służb, tylko są prywatnie. Jeszcze nie są ze służb. No i uciekli. Ale w tym momencie już, kiedy ci ludzie z bronią weszli do środka do budynku, też policja została wezwana. Natomiast była pierwsza próba wejścia z bronią na teren agencji. Ten pan, który uzurpuje sobie bycie prezesem PAP-u, powiedział, że na jego polecenie, na jego wniosek i za jego namową ktoś wezwał policję, ponieważ czuł się tu zagrożony. Policja twierdzi, że nie ma żadnego zagrożenia. Że policja zupełnie bezpodstawnie została wezwana. Naprawdę pan wzywał policję, czy nie? Czuł się zagrożony? Odpowiem na wszystkie pytania we właściwej chwili, we właściwym czasie. No nie, a to jest właściwa chwila. Jestem dziennikarzem, jako dziennikarz zadaję panu pytanie. Ja jestem dziennikarzem. No to pan świetnie wie, że to jest właściwa chwila. To czy pan wzywał policję, czy nie? Strony w trakcie interwencji policyjnej czekamy, aż policjant zweryfikuje. Nie, ale to jest, proszę pana, proste pytanie. Pan wzywał policję, czy pan nie wzywał policji? Jakby na tym się teraz skupiamy, więc jakby nie robimy z tego. Nie, ale to ja nie. Ja panu zadaję proste pytanie. Czy pan policję wzywał, czy nie? Ustawa jest absolutnie czytelna i wiemy, że tryb odwoływania i powołania nowego zarządu jest taki, że może to tylko i wyłącznie Radia Mediów Narodowych uczynić. Właśnie tak, z tym czy może może mieć w takim razie zgodnie z ustawą pokazać decyzję Rady Mediów Narodowych o powołaniu pana? Nie ma takiej. Zostałem powołany przez Radę Nadzorczą
Polskie agencje prasowe. A proszę pana, nie radę rady nadzorczej, ja mam zgodnie z ustawą. Pan zawarł umowę tutaj z firmą Zaniarską? Z firmą świadczącą usługi ochrony umowę zawarł prezes. Możemy tam zobaczyć tę umowę? Tak, możemy to zobaczyć. Nie musi pan pokazać? Okazało się, że na miejscu w PAP-ie byli tam członkowie przyszłej Rady Nadzorczej PAP, także innych mediów publicznych, tam na miejscu. Jako grupa taka wejściowa, już na miejscu, oprócz tego komanda łysych ochroniarzy, byli też prawnicy. Dochodziło do przepychanek. Ja jako wicenaczelny PAP, aktualny, miałem tam prawo przybywać. Nie zostałem puszczony do obiektu. Gdyby nie pomoc parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, nie wszedłbym do środka. W trakcie przejmowania Polskiej Agencji Prasowej media ujawniają skandal związany z tak zwaną grupą wejście. Marek Błoński, czyli człowiek, który się uważał za prezesa Polskiej Agencji Prasowej, dłubał w telefonie dość długo i namiętnie. Prawdopodobnie ktoś z obecnych tam osób udało mu się uchwycić to, co widnieje na jego smartfonie. A tam była korespondencja, którą prowadził z kilkoma osobami, przynajmniej kilkoma osobami, o których wiemy, które stanowią grupę wejście. W grupie wejście byli na pewno. No, on sam, Marek Młyński, pan Mikołaj Kozak, czyli późniejszy szef Rady Nadzorczej PAP, też zarząd przyszłego Radia Polskiego w stanie likwidacji, a także pan Sygut, uważający się za prezesa Telewizji Polskiej w stanie likwidacji. Także tych członków grupy wejście była Sylwia Grygorczyk-Abram, adwokatka z grupy Wolne Sądy, znanej z tego, że miała różne inicjatywy, które miały uderzać w poprzednią władzę. Znamienny jest wpis tych dyskutantów z grupy wejście. Przecież tam była mowa o tym, że trzeba zneutralizować, no, z tego fragmentu nie wynika kogo albo co, i że sprawa pachnie stanem wojennym. Sprawa nawet nie pachnie stanem wojennym. Sprawa śmierdzi stanem wojennym, to jest sprawa żywcem wyjęta jak ze stanu wojennego. To jest tak samo jak stan wojenny, rzecz robiona tuż przed świętami, tak żeby trochę energię ludzi czym innym się zajęła. To jest sprawa analogiczna do stanu wojennego, to jest podobny poziom bezprawia. Po przejęciu mediów publicznych przez koalicję 13 grudnia zaczęły się czystki wśród dziennikarzy. Mnóstwo dziennikarzy pracowało na umowach zlecenie w różnego rodzaju firmach zewnętrznych, które realizowały na potrzeby telewizji publicznej programy. Po prostu im nie przedłużono kontraktów, bądź rozwiązano obowiązujące. Prawo stanowi, że każdy redaktor naczelny odpowiada za to, co jest na jego antenie, ponosi za to odpowiedzialność, a my, redaktorzy naczelni kilku najważniejszych anten, zostaliśmy tego prawa pozbawieni w sposób nagły i nieuzasadniony. Dlatego bardzo państwu jeszcze raz dziękuję, że stanęliście też po naszej stronie, po stronie po prostu prawdy i pluralizmu w mediach. Mnóstwo bardzo wartościowych programów zniknęło z anteny. Magazyn śledczy Anity Gargas. Ostatni odcinek magazynu śledczego Anity Gargas został wyemitowany dzień po powstaniu rządu koalicji 13 grudnia. Tematem ostatniego odcinka były nierozliczone zbrodnie sądowe stanu wojennego. Zniknął serial Reset. No, mnóstwo po prostu rzeczy. Magazyn Marii Przełomiec, Studio Wschód. No, po prostu to są rzeczy takie, które mi tak spontanicznie przychodzą do głowy, ale ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziennikarze magazynu śledczego Anity Gargas dokumentowali bezprawne przejmowanie mediów publicznych. To wtedy dowiedzieli się, że magazyn śledczy Anity Gargas zniknął z anteny TVP1. To jest magazyn. W tym miejscu zawsze jest magazyn śledczy. Nie osły pokazują, oczywiście wszystko zgadza. W dniu bezprawnego przejęcia mediów publicznych ekipa magazynu śledczego Anity Gargas miała przygotować zapowiedzi do kolejnego reportażu. Spotykamy się w nietypowych okolicznościach. Nagrywani jesteśmy amatorską kamerą tylko dlatego, że obecne władze, czy ci, którzy chcą zawłaszczyć media publiczne,
uniemożliwili nam nagranie naszego programu. Telewizja Polska od dzisiaj jest, mogę powiedzieć, okupowana zupełnie pozaprawnie przez prawem kaduka, przez ludzi, którzy nie zmienili ustaw po to, żeby wprowadzić nowe władze do telewizji publicznej, tylko wprowadzili swoich ludzi siłą. Jest to siłowe rozwiązanie, jest to rozwiązanie niestety przypominające najgorsze polskie czasy. Dzisiaj państwem zarządzają takie osoby, które o swoim państwie, o swojej ojczyźnie wypowiadały się, że państwo funkcjonuje teoretycznie, a więc tu nie ma żadnych zasad, tu nie ma żadnych wartości, tu jest cel jeden. Przejąć całkowicie władzę we wszystkich instytucjach, sposoby nie są istotne, aby ten cel osiągnąć i przede wszystkim podporządkować państwo decyzjom Unii Europejskiej. Naprawdę jesteśmy w bardzo poważnej, w bardzo trudnej sytuacji. Hunta Tuska! Hunta Tuska! Hunta Tuska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Żeby Polska była Polską! Żeby Polska była Polską! Przeżyliśmy Tuska! Przeżyjemy Tuska! Przeżyliśmy Tuska! Przeżyjemy Tuska! Musimy być społeczeństwem obywatelskim. Dzisiaj każdy z nas ma swój telefon, dzisiaj każdy z nas może nagrywać, dzisiaj każdy z nas może publikować na kanałach społecznościowych, na mediach, których jeszcze nam nie zamknęli. I to powinniśmy wspierać. Powinniśmy wspierać niezależne media, powinniśmy wspierać tych dziennikarzy Telewizji Polskiej, którzy dzisiaj są wykluczani. Zamach na media publiczne nastąpił w szczególnym momencie. Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Bóg się rodzi, moc rutleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. To niewątpliwie jest trudny okres, ale chciałbym zaznaczyć to, podkreślić z tą stanowczością, że będziemy walczyć o prawo, by zwyciężyła siła argumentów, a nie argument siły, bo wszyscy wiemy, jak to prawo dzisiaj jest deptane. Dziękujemy za wasze wsparcie każdego dnia. My czujemy to wasze wsparcie, zarówno w części polityków, ludzi, którzy tutaj przychodzą, nas wspierają, i jest to dla nas naprawdę bardzo ważne. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Protesty w obronie wolnych mediów trwały również przez cały okres świąt Bożego Narodzenia. Krzysztof Jabłoński w rozmowie z naszą ekipą ujawnia wcześniejsze zagrożenie dotyczące TVP. W październiku, na kilka dni przed wyborami, dostałem cynk, kopię maila o tym, że technika zamawia zewnętrznego freelancera do obsługi serwerów emisyjnych, Igora Bojarkina. Wygooglałem i faktycznie istnieje taki freelancer, zamieszkały w Moskwie, związany z tą branżą. Wszcząłem alarm, zadzwoniłem do mojego ówczesnego szefa. On miał zadzwonić do prezesa Matyszkowicza i ten Rosjanin miał być powstrzymany przed przybyciem. Ale no, wyobraźmy sobie, co by mogło się wydarzyć, gdyby Rosjanin nadzorował systemy emisji w wieczór wyborczy. Całe szczęście udało się ten scenariusz powstrzymać. Dziennikarze wraz z posłami opozycji udaremnili próbę wynoszenia z siedziby TVP Info cennego sprzętu telewizyjnego. Przy okazji właśnie takiego pilnowania budynku przed nielegalnym wtargnięciem nie wiadomo kogo, tituszek od Tuska i Sienkiewicza, w takiej sytuacji właśnie miała miejsce tak zwana bitwa o pecety. Na trzecim piętrze w pokoju informatyków były złożone, świeżo zamówione, świeżo kupione, zapakowane do transportu komputery. Każdy wartości
trudno powiedzieć, kilku, może kilkunastu tysięcy, pojawili się ludzie z Woronicza, konkretnie tak zwany kudłaty, Piotr Jabłoński, były działacz SLD ze Szczecina, później rozpoznany. Był też jeden z późniejszych bodajże likwidatorów i postanowili wynosić te sprzęty. Zatrzymano, zrobiła się awantura. Co to było? Co to ma w nocy? Co to jest? Chodzimy. Policja, policja! Co pan robi? Przepraszam. Udałem się do pomieszczenia w związku z podejrzeniem usiłowania przepełnienia przestępstwa zaboru mienia. A pan dodatkowo naruszył moją nietykalność. Proszę złożyć zawiadomienie. Wezwano policję, która interweniowała, spisała osoby będące na miejscu. Przychodzili obcy ludzie, nie wiedzieliśmy kto, bez żadnego papieru, bez żadnego pokwitowania, ktoś im wydawał sprzęt bardzo dużej wartości. Więc chociażby przed tym trzeba było budynek zabezpieczać i interwencja poselska czy obecność pracowników legalnego TVP była tam z tego powodu potrzebna. Podczas interwencji poselskich pojawił się Marek Kłosowski. Jego nazwisko widnieje w mailu o współpracy Rosjanina Jegora Bujarkina w czasie wieczoru wyborczego. Czy mógłby pan nas oprowadzić, powiedzieć, dlaczego te rzeczy są spakowane? Proszę pana, rzeczy są spakowane do wyjazdu do magazynu. Gdzie jest magazyn? Dlaczego? Nie udzielę takich informacji. Dlaczego? Dlatego, bo nie jestem do tego upoważniony. Jestem posłem Rzeczypospolitej prowadzącym interwencję i jest pan zobowiązany do dzielenia mi wszelkich informacji. Nawet okazywania dokumentów. Ma pan dokumenty przewozowe tego sprzętu? Nie wydaje mi się, że mam panu teraz tych informacji. Ma pan dokumenty przewozowe dotyczące tego sprzętu? Przy sobie nie. Przepytywaliśmy na okoliczność wynoszenia sprzętu. To wynoszenie sprzętu jest zarejestrowane w różnych miejscach, w różnych okolicznościach. Tutaj w tej salce dopytywaliśmy konkretnie o wynoszone pecety, a potem zapytałem o pana Bojarkina, ponieważ pan Marek Kłosowski był na mailingu, który znalazł się w moich rękach. I pan Marek potwierdził historię z panem Bojarkinem, że tak, taki człowiek był zamówiony przez TVP do realizacji wieczoru wyborczego. Otrzymałem od producenta zapewnienie, że jest to osoba odpowiednia do udzielania nam takiego wsparcia. Uważam, że takie wsparcie jest lepsze niż brak tego wsparcia podczas wyborów, a była to osoba rekomendowana przez producenta. To było za moją zgodą. Czy ten człowiek się tutaj pojawił? Według mojej wiedzy nie. Był z jakiego powodu? Bo nie był potrzebny. Był w odwodach. O tym, co jest na antenie, to decydują zazwyczaj wydawcy, ale czy antena działa, czy nie działa, czy wydaje sygnał tam, gdzie sygnał jest emitowany, czyli powiedzmy z budynku na placu przesyłany na Woronicza, co idzie z placu na Woronicza, tutaj miał być umieszczony ten człowiek. Mogłoby się okazać, że studia pracują, produkcja telewizyjna trwa, a na Woronicza dociera czarny ekran. To jest to, co mogło się wydarzyć. 27 grudnia 2023 roku podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz stawia Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową w stan likwidacji. Nie mamy wątpliwości żadnych co do tego, że jest to likwidacja pozorna. Znaczy celem podjęcia uchwał o postawieniu w stan likwidacji mediów publicznych nie jest zakończenie ich działalności. To od samego początku nie tylko deklarował minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan Sienkiewicz, ale również chociażby na antenie Telewizji Polskiej tego programu informacyjnego wskazywano, że nikt tutaj nie zamierza w ogóle zamykać telewizji, że nie będzie to miało miejsca. Publiczne media do likwidacji. Taka jest decyzja ministra kultury. Stan likwidacji nie oznacza jednak, że media publiczne kończą działalność. A kiedy będą już pieniądze na media publiczne, z ich likwidacji można się wycofać. Jednak zmiany wewnątrz spółek nie spowodują zatrzymania emisji programów.
W świetle kodeksu spółek handlowych postawienie spółki w stan likwidacji ma spowodować spłatę zobowiązań takiego podmiotu, oczywiście ściągnięcie wszystkich wierzytelności, zakończenie działalności spółki, wykreślenie spółki z rejestru. W tym przypadku nie może być o tym mowy. My wiemy o tym, że telewizja, nie tylko telewizja, inne media publiczne działają, zatrudniają ludzi, biorą udział w nowych przedsięwzięciach, poszukują pieniędzy na te przedsięwzięcia, więc jakby nie może być mowy o tym, że likwidatorzy, którzy zostali rzekomo powołani, mówię rzekomo dlatego, że jest to w przypadku spółek medialnych wątpliwe, no mają, podejmują jakieś działania, które faktycznie mają zrealizować ten cel, jakim jest likwidacja. Obecnie TVP Info nadawane jest z siedziby przy ulicy Woronicza. Wcześniej TVP Info przez wiele lat emitowane było ze specjalnego studia przy Placu Powstańców. Dlatego likwidatorzy TVP zaczęli wynosić cenny sprzęt z dotychczasowej siedziby TVP Info. Gdzie pan idzie? Gdzie pan idzie? Wyjście jest tutaj. Otworzyć te drzwi, czy nie? Nie, absolutnie. Wszystko tak, Plac Powstańców umożliwiał produkcję w najnowocześniejszych studiach, najnowocześniejszych programów informacyjnych. Był to budynek, który pozwalał na łączenia z całą Polską, z ośrodkami, na zgrywanie materiałów bardzo szybkie z całej Polski. Tam była infrastruktura, która w jednym miejscu to wszystko skupiała, te możliwości techniczne, organizacyjne. To wszystko zostało rozwalone. Po prawej stronie jest newsów portalu. Najpierw portalu. Kolejne puste miejsce. Kończące życie. To jest dla mnie widok niesamowity. To jest newsroom, który 24 godziny na dobę pełni życie, bo nawet w środku nocy są burzujące, czy powinni być. Co się udało zrobić w mediach publicznych? Znaczy odpalenie TVP World, punkt widzenia Polski na najważniejsze rzeczy na świecie. I się okazało, teraz jak został zlikwidowany, zamknięty, ja to teraz dostaję wiadomości. No, przeróżni ludzie, w ogóle poglądy lewicowe, prawicowe, nieważne, liberalne, nie ma znaczenia. I wszyscy pytają, co się stało. Dlaczego jedyny głos opisujący realnie rosyjskie zagrożenia w kontrze do całego tego bełkotu, który tu widzimy, tego mainstreamu tam wszystkich BBC, tych Reutersów, innych takich wyładzonych opowiastek o wyidealizowanej wersji świata, dlaczego to zniknęło? Przeniesienie produkcji TVP Info na Woronicza, gdzie nie ma tak dobrej infrastruktury do produkcji telewizji informacyjnej, też powoduje, że ta telewizja jest marnej jakości. Zapraszam na świąteczne wydanie Teleekspresu. No, pechowo. W wydaniu świątecznym Teleekspresu awaria dźwięku, tak się czasami działa w telewizji. Mam nadzieję, że zaraz koledzy i koleżanki się z tym uporają. Czekam na kolejne informacje. Poziom stężenia podwyższony, że nie ma pod... Kurwa, przepraszam. Nie ma być dobrej jakości telewizją. Ma być byle jaka. Nie ma za zadanie zbierać widza i przedstawiać mu jakąkolwiek informację, bo nie to moim zdaniem było ich, uzurpatorów, tych niszczycieli, celem. Celem było zniszczenie instytucji. Zygmunt, jak ty się czujesz tutaj? I co daje ci... Przepraszam. Przepraszam, wypadło mi. Likwidatorzy TVP ocenzurowali wiele programów, które powstawały w ostatnich latach. Z
dnia na dzień, z godziny prawie na godzinę usunięto, szacujemy, że prawie 500 000 po prostu różnego rodzaju programowych jednostek, tak to się nazywa, czyli po prostu tytułów, które można było w sieci znaleźć, dziś ich po prostu nie ma. To jest absolutna cenzura, bo coś, co zostało opublikowane, powinno być po prostu dostępne. Przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji próbują wejść na posiedzenie Rady Nadzorczej TVP. Ochrona TVP i policja na polecenie likwidatorów uniemożliwia wejście do siedziby TVP. Były działacz SLD Piotr Jabłoński nie wpuszcza wicedyrektora Samuela Pereiry na posiedzenie Rady Nadzorczej TVP. Proszę nie stosować agresji! Czemu pan go popycha? Co tu się dzieje? Policja! Policja! Po wszystkich działaniach, jakie podjął minister Sienkiewicz w stosunku do mediów publicznych i dobór obsady personalnej jego, wskazuje na to, że to jest bardzo specyficzna kadra. To są ludzie najczęściej, którzy są specjalistami w zupełnie innych dziedzinach i właśnie tak jak likwidator telewizji publicznej mają postawione zarzuty nawet w innych sprawach, albo po prostu zajmowali się, tak jak na przykład likwidator Polskiego Radia, bycie zapleczem politycznym, czy działaniem na zapleczu politycznym ministra Sienkiewicza w czasach, kiedy pełnił jeszcze funkcję w poprzednim rządzie pana Tuska. Więc to są ludzie w ten sposób ze sobą powiązani. To są działania fikcyjne w gruncie rzeczy, które mają uzasadnić przejęcie wyłącznie tych mediów publicznych, z potężną szkodą dla tych mediów, bo to nie oszukujmy się, że wszystkie statystyki, wszystkie dane pokazują, że liczba kontrahentów, czy liczba wpływów w ogóle, jeżeli chodzi o te spółki, znacząco spadła. Tak samo jak i chociażby oglądałeś Telewizji Polskiej. Teraz, kiedy rozmawiamy, minęło już kilka miesięcy od przejęcia właśnie telewizji publicznej przez władze Neo-TVP i spadek na przykład TVP Info jest dramatyczny. To jest ponad 60% w stosunku rok do roku. Nie ma czegoś takiego, myślę chyba nawet w Europie, czy może na świecie, żeby nie zamykając danej stacji spowodować tak szybko taki wielki upadek i odpłynięcie widowni. Każdy, kto po prostu w stacji jakiejkolwiek komercyjnej miał takie osiągnięcia, po prostu straciłby tę pracę natychmiast, bo po prostu zniszczył coś, co dostał jako po prostu firmę do prowadzenia. A tutaj nie ma na razie konsekwencji specjalnych. Zrobiono to celowo. To jest na tacy podany prezent, jakby głowa takiej spółki TVP, którą dajemy TVN-owi, Polsatowi. Zobaczcie, wasz konkurent już nie żyje. Chciałbym Państwu oświadczyć, że opuszczam dziś po 3 tygodniach budynek telewizyjnej Agencji Informacyjnej, ale zaznaczając jednocześnie, że ta walka trwa. Każdy pucz zaczyna się od ataku na wieżę telewizyjną, po to, żeby media nie mogły alarmować społeczeństwa, nie mogły zmobilizować społeczeństwa przeciwko uzurpatorom. Czegoś takiego byliśmy świadkami. Jak bardzo im zależało na tym, żeby wyłączyć sygnał, który tłumaczył Polakom wydarzenia w naszym regionie. Przecież ci sami ludzie, którzy w mediach atakowali TVP i osłaniali ten atak, wcześniej rezonowali propagandę Putina i Łukaszenki, na przykład przy inwazji na granicę. Likwiduje się tak naprawdę to wielkie osiągnięcie, jakim jest w naszej części Europy Bielsat, nadający już nie tylko przecież po białorusku, ale także po rosyjsku, także z elementami chyba nawet po ukraińsku programu i oczywiście po angielsku. To pokazuje tak naprawdę kierunek działania tych ludzi. Czyje ich interesy bronią, a czyich interesów na pewno bronić nie będą. Telewizja Polska ze swoim budżetem, ze swoją organizacją była ostatnim medium w Europie Środkowo-Wschodniej, które było jakąś przeciwwagą dla wydawców niemieckich.
Likwidacja mediów była publicznych, była takim pierwszym aktem i można powiedzieć, że pokazywała, że państwo jest stawiane w stan likwidacji. Kolejne instytucje państwowe przestały funkcjonować. Nowa władza przestała się z nimi liczyć, przestała liczyć się z sądami, przestała się liczyć z taką podstawową instytucją, Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, że się nie podoba Trybunał Konstytucyjny. Wciąż się odgraża, że uderzy w prezesa NBP-u, uderzy w Radę Polityki Pieniężnej. Dokonała też zamachu na prokuraturę, nie licząc się z prerogatywami prezydenta. Więc można powiedzieć, że stawia w stan upadłości kolejne instytucje, odgraża się, że będzie to robiła, że to jest modus operandi, to jest sposób jej działania, prawda? Więc to państwo jest w stanie likwidacji. Jest pytanie, no, co to znaczy? Człowiek się zastanawia, czy to przypadkiem nie jest ten element, który ma ułatwić przyjęcie tej tak zwanej reformy Unii Europejskiej, w której de facto państwa utracą suwerenność. Oczywiście nie wszystkie państwa.13 listopada 2023 roku. Inauguracja 10. kadencji Sejmu. Naprawdę, i to naprawdę bardzo chętnie. I to było niesamowitego. Nie, proszę pamiętać, w ogóle nie ma znaczenia. Teraz jest najważniejsze, żeby odspawać od władzy. Rozumiem. Wszystko w swoim czasie. Zapraszam. Bardzo dziękuję za piękny obywatelski gest. Tak upadają reżimy. Właśnie jesteście tego świadkami i... O tym właśnie są te wybory. O tym są te wybory, żeby przez cały czas nie były nam zadawane tego typu pytania.